Cześć, witam, dzień dobry na lupie sceptyka. Zapraszam Was na nową eksperymentalną serię filmów, którą nazwałem bardzo kreatywnie Skeptics React. O co tutaj chodzi? No więc bardzo często przesyłacie mi różne filmy, różne materiały, czy to za pośrednictwem Facebooka, czy wspominacie o tym w komentarzach z prośbą, abym jakoś się do nich odniósł, abym coś o nich powiedział, abym wyraził na ich temat swoje własne zdanie. I to będzie właśnie coś takiego. Więc będę brał tylko Wasze rekomendacje. Jeżeli jest jakiś film, ktoś coś powiedział, ktoś coś nagrał, coś Wam spędza sen z powiek, czy coś uważacie za dość zabawne, wysyłajcie do mnie linki przez Facebooka, Instagrama albo maila. Jeżeli chcecie, możecie też rekomendować rzeczy w komentarzach w YouTube, ale pamiętajcie, że YouTube bardzo nie lubi linków. Więc jak już, to w komentarzach wpisujcie tytuł danego filmiku i źródło. Gdzie to mogę znaleźć? I tyle. I przejdźmy już do rzeczy. Dzisiejszy film jest rekomendacją. Jest rekomendacją starą. W tym znaczeniu, że wysłał mi go ktoś, ten filmik, dobre pół roku temu. I jest to film pod tytułem Wiem, jak rozmawiać z duchami. I to jest wywiad, który przeprowadził nasz ukochany DJ Palaside z niejaką Kariną, która właśnie ponoć wie, jak z tymi duchami rozmawiać. Tak w ogóle trochę się stresuję i nie wiem, trochę się wstydzę tego przyznać, ale ja jestem bliźnięta, znak zodiaku, a piję kawę z kubka dla bycząt. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku, ale gdybyście nic ode mnie przez dłuższy czas nie usłyszeli, to znaczy, że mógł wyniknąć jakiś problem naturalnie wprost wynikający z faktu, że piję kawę z nie swojego kubka. Ale zaczynajmy. 3, 2, 1, start. I to były takie kroki, takie delikatne, ale były. Poczułam, jak łóżko koło mnie się zapada. Jakby ktoś się koło mnie kładł. I po prostu słyszałam na sobie czyjś oddech. I w takim przypadku przeważnie ponawiam pytanie. Jeżeli nie będzie chciał odpowiedzieć, to po prostu rozchyli trochę i zostawi, albo w ogóle nie drgnie. Chwileczkę. Ona rozmawia z duchami, tak jak ja rozmawiałbym z przyjaciółmi, gdybym ich miał? Czy rozmawia w ten sposób, że zadaje im pytania, a jeżeli skrzyżują jej się patyczki, to znaczy, że duch odpowiedział? Bo to jest dość zasadnicza różnica, chociaż niczego innego się tak naprawdę nie spodziewałem. Ponieważ jeżeli mamy kogoś, kto rozmawia z duchami, a one mu odpowiadają, to taka osoba nie ląduje na YouTubie, tylko w szpitalu psychiatrycznym. Co bardzo przypomina sytuację, w której odpowiada nam Bóg, ale to rozkmina na inny dzień. Czy podążasz za mną? Czuję coś na lewej ręce. Czy podążasz za Danielem? Okej, więc już mamy kilka rzeczy, o których chciałbym powiedzieć. Po pierwsze, co było tak oczywiste, że na pewno wszyscy to zauważyli, dziewczyna musi się trochę stresować, ponieważ bardzo, bardzo drżała jej jedna z dłoni. Wiemy, że tego typu różdżki są wykonane w ten sposób, że są wyjątkowo, wyjątkowo wrażliwe na każde mikroruchy naszego ciała. Mało tego, tutaj może wchodzić ten sam efekt jak w wypadku tablicy Ouija. To znaczy, możecie to wypróbować, bierzecie sobie jakieś wahadełko skonstruowane z czegokolwiek i zaczynacie myśleć, że na tak będziecie kręcić w jedną stronę, na nie będziecie kręcić w drugą stronę. Potem myślcie o tym, w jaką stronę chcecie, żeby wahadełko się poruszyło. Myślicie na przykład tak, 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 albo nie, nie, nie. To się nazywa efekt ideomotoryczny. Jest spora szansa, że jeżeli jesteście podatni na sugestie, bo to jest trait w mózgu, to zobaczycie, że rzeczywiście wahadełko samo z siebie, tak wam się będzie wydawało, zacznie poruszać się w określonym kierunku. Po drugie, mamy tutaj oczywiście po raz kolejny błąd przyczynowości, ponieważ kiedy dziewczyna zapytała, czy duch śledzi Daniela, no to zgasła im lampa w studio. To, że po jednym zdarzeniu następuje kolejne, nie oznacza, że to drugie zostało spowodowane przez to pierwsze.
I to jest bardzo trudna rzecz do zwalczenia, ponieważ jesteśmy naturalnie wyewoluowani w ten sposób, żeby takie związki dostrzegać. Mało tego, zazwyczaj mamy rację je widząc w otaczającym nas świecie. Ale tutaj chciałbym coś wrócić do czegoś, co zrobiliśmy z Herzyk w naszym filmie o duchach, notabene jak kontekst nadaje znaczenie. Mianowicie, kiedy jesteś w opuszczonym starym domu, o którym wierzysz, że jest nawiedzony i usłyszysz jakiś dziwny dźwięk, skrzypnięcie deski w podłodze, jęknięcie sufitu, cokolwiek, to naturalnie będziesz zakładał, czy jest to możliwe i wysoce prawdopodobne, że założysz, że ów dźwięk był wywołany przez ducha lub był na przykład odpowiedzią na twoje użycie spirit boxa. Natomiast takie dźwięki towarzyszą nam wszędzie. Siedzę teraz w pokoju, właśnie coś mi skrzypnęło w łazience. Ale ponieważ kontekst jest zupełnie inny, to gdyby osobie wierzącej w duchy w jej własnym domu wydarzyło się to, co mi przed chwilą, prawdopodobnie też absolutnie nie stwierdziłaby, że no to musiał być duch. W filmie Herzyk o nawiedzeniach no, tego typu dźwięki mogą się zdarzyć wszędzie, chociażby w supermarkecie. Nikt wtedy nie uważa, że to musi być aktywność paranormalna. Podobnie tutaj. To, że zgasła im lampa, jest czymś absolutnie normalnym. Lampy studyjne robią to cały czas. Może być jakieś przeciążenie na sieci albo żarówki się przegrzały. Cokolwiek. Ale ponieważ nastąpiło to w takim, a nie innym, no kontekście właśnie, zostało natychmiast zinterpretowane jako aktywność paranormalna. Chociaż oczywiście tutaj ja pozwolę sobie na jeszcze jeden domysł, a tym domysłem jest po prostu oszustwo, ponieważ to jest rzecz, o której rozmawiam na tym kanale zdecydowanie za mało. Słuchajcie, moralnie uzasadnić można bardzo wiele różnych rzeczy, kiedy ma się odpowiedni mindset albo odpowiedni zestaw doświadczeń na swoim karku. I mean, to po prostu mógł być fajny spice, który twórcy postanowili, że dorzucą do filmu. Let's go. I zgasła zgasła tam. Na dowód, żeby nie było. Nikogo tutaj z nami nie ma. Fuck. Bardzo ładne tło. W sensie... Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Strasznych Historii. W serii, gdzie moi goście opowiadają swoje paranormalne przeżycia z ich życia. Przeważnie to właśnie goście odzywają się do mnie, by opowiedzieć swoją historię, następnie jadę do nich, spotykam się z nimi bezpośrednio i to właśnie oni przed kamerami opowiadają o tym, co działo się w ich życiu. Tym razem jednak mój kolejny gość został znaleziony przez was, przez moich widzów. Podczas jednej z transmisji na żywo, którą prowadziłem, natrafiłem na Karinę, która jest moim kolejnym gościem programu. Cześć Karina. Hej. Karina ma bardzo ciekawą historię, a właściwie ma pewną umiejętność, która na pewno was zaciekawi. Karina, czy możesz pokrótce opowiedzieć, o co chodzi? Cześć, jestem Karina, jak już słyszeliście. Jestem z Poznania i chciałabym wam opowiedzieć moją historię o tym, jak z ateistki zaczęłam kontaktować się z energiami, czy inaczej z duchami. Drugie zdanie i już wiemy, że rozmawiamy z prawdziwą ekspertką, która nie zdaje sobie sprawy i nie ma w tym żadnej jej winy, po prostu to zauważmy, że ateizm dotyczy wiary w bogów, a niekoniecznie w duchy. Można być ateistą, ateistką, równocześnie sądząc, że istnieją jakiegoś rodzaju dziwne energie, a także, że istnieją różne byty nadprzyrodzone. Może niekoniecznie z uniwersum katolickiego, czyli no nie demony, być może, albo inne diabły. Ale poza tym nie widzę żadnego problemu. Moja historia zaczęła się w sumie od tego, że tak naprawdę od dzieciństwa kwestionowałam to, czy istnieje coś, czy istnieje życie po śmierci, ale tak naprawdę nigdy do końca w to nie wierzyłam i w podstawówce już zaczęłam kwestionować to na tyle, że przestałam wierzyć w Boga w jakiejś trzeciej klasie. Ale mimo tego cały czas czułam albo widziałam, że coś mnie otacza. Często po prostu odczuwałam
niepokój, strach, miałam ochotę przed czymś uciec, szczególnie jak gdzieś byłam sama tak naprawdę, miałam ochotę takiej ucieczki, ale gdzieś tam cały czas to tłumiłam i myślałam, że każdy tak ma, po prostu każde dziecko, no też byłam dzieckiem, więc myślałam, że sama się też nakręcam, ale były takie momenty, że na przykład widziałam za drzwiami mojej łazienki cień, który przechodził, tylko że ja wszystko tłumaczyłam sobie na zasadzie, że okej, każdy tak ma, każdemu się czasami coś przewidzi i po prostu jest to naturalne. I tak naprawdę. Mówiłaś komuś w tamtym okresie o tym? Nie. Tutaj zarówno pan szanowny prowadzący, jak i Karina patrzył na to tylko z jednej perspektywy, czyli to, że ona po prostu doświadcza dużej ilości paranormalnych zjawisk, otaczają ją również duchy. Potem nauczyła się prawdopodobnie, zgaduję, z nimi komunikować. Ja kiedy to słyszę, to wyobrażam sobie zupełnie inne konteksty. Wyobrażam sobie kontekst jakiegoś rodzaju lękliwości czy zwyższonego neurotyzmu, którego faktycznie doświadcza bardzo dużo osób w wieku nastoletnim i dziecięcym. To mogą być różnego rodzaju lęki, różnego rodzaju nawet zaburzenia. I tutaj widzimy, że Karina zastanawiała się, stawiała taką tezę, że a pewnie wszyscy tak mają. Zapewne kiedy odkryła, że wcale nie wszyscy tak mają, zaczęła szukać potencjalnego wyjaśnienia tego fenomenu. No bo to jest naturalne. Dlaczego mi się coś przydarza, a innym nie? Co jest ze mną nie tak? I oczywiście bardzo trudną odpowiedzią jest, że coś nie działa w moim mózgu. To znaczy, używam tego nie w znaczeniu pejoratywnym. Po prostu. Mózg wydziela za dużo takiej lub innej substancji, lub źle ją rozdysponowuje. A być może jest to sprawa natury psychologicznej. W takim wypadku pula potencjalnych wyjaśnień rośnie jeszcze o kolejną nieskończoność, mówiąc z przymrużeniem oka. Zdanie, które jednak na ten temat wyrobiła sobie Karina, jest zgoła inne. Przydarzają mi się takie rzeczy, ponieważ jestem wyjątkowa, ponieważ przychodzą do mnie duchy i ponieważ mogę się z nimi komunikować. Nie jestem dziwna, słabsza, bardziej lękliwa od innych. Jestem wyjątkowa. Według wielu badaczy mniej więcej coś takiego zachodzi przy ludziach twierdzących, że zostali porwani przez UFO. To znaczy to poczucie, ich wytłumaczenie swoich dziwnych stanów psychosomatycznych sprawia, że nie czują się źle ze sobą, bo coś im się przywidziało w sposób poważny, tylko są niezwykle wyjątkowi. Z jakiegoś powodu kosmici wybrali właśnie ich. Sprawia to, że czują się wręcz dobrze ze sobą. To jest całkiem niezwykłe. Czujemy się bardzo, bardzo wyjątkowi w takich momentach. I to może być coś w rodzaju pewnego cope mechanism. Nie, zupełnie nikomu, bo miałam takie poczucie, że okej, tak jak mówiłam, to jest po prostu takie naturalne, że wszyscy ludzie to mają, że spojrzysz gdzieś, widzisz, że coś przechodzi i możliwe, że jest to jakiś błąd po prostu w twoim mózgu, że wyobraża sobie coś, czego nie ma. Więc na takiej zasadzie sobie bo to wtedy... Bo wtedy nie wierzyłaś w istnienie duchów. Nie, w nic nie wierzyłam. Czyli byłaś totalną ateistką. Tak, więc mimo tego, że nie wierzyłam, że... Ach ci ateiści, nie wierzą w duchy. Nie wiedzą, co czynią. Nie wierzyłam, że coś istnieje, to mimo wszystko interesowałam się zawsze tym tematem. Zawsze lubiłam oglądać horrory po prostu od dziecka, tak naprawdę od przedszkola je oglądałam. Interesowałam się takimi sprawami paranormalnymi i też wymyśliłam sobie taką zabawę w karty. Po prostu udawałam, że przepowiadam komuś przyszłość i niektóre z tych rzeczy faktycznie się później sprawdziły, co jest... Czyli wiemy już, że mam do czynienia z kimś, kto jest bardzo wyjątkowo podatny na sugestie, do tego posiada całą wiedzę wyjściową, żeby tworzyć swoje własne hipotezy w oparciu o przeszłe przewidzenia, dlatego że dziewczyna interesowała się zjawiskami paranormalnymi, oglądała horrory, ale też tutaj pokazując kadry, myślę, że odnoszą się również do różnego rodzaju, wiecie, takich spraw okultystycznych. Mówiła o tym, że wykładała karty, przepowiadała przyszłość i tak dalej. Jakbyśmy sobie tak wyobrazili taką linię przyczynowo-skutkową,
w formie hipotetycznej oczywiście, kiedy obserwujemy Karinę, poznajemy ją jako osobę w tym momencie, możemy już postawić szereg całkiem niezłych hipotez na temat tego, dlaczego Karina uważa, że rozmawia z duchami. Oczywiście pomijawszy przy tym hipotezę, że rzeczywiście to robi, co jest zawsze opcją, ale jest opcją dość nieprawdopodobną, ponieważ nigdy na przestrzeni całej historii ludzkości w żaden sposób nikt nie udowodnił, że istnieją duchy. Dosyć dziwne, możliwe, że to był zbieg okoliczności. Ile miałeś wtedy lat? 6. Czyli byłaś bardzo młoda wtedy. Tak, tak. Czyli nie rozumiałaś do końca tego, co robisz. Nie, nie rozumiałam, tylko właśnie nie chodzi mi nawet o prawdziwość tego, co robiłam, tylko te zainteresowania po prostu, które już w tamtym wieku poruszałam. I też w przedszkolu dzieci się mnie bały, dlatego że wymyślałam sobie historie niestworzone. Że widzę ludzi, którzy leżą, że widzę jakieś ręce i tak dalej. Że cały czas w naszym przedszkolu przebywa dziewczynka, która została zabita. I straszyłam tym dzieci. Ja tego okresu nie pamiętam. Ja to pamiętam tak naprawdę z opowieści moich rodziców, ale po prostu gdzieś zawsze ten temat przy mnie był, że tak powiem. Czyli zawsze była zajarana duchami i sprawami paranormalnymi, dokładnie tak jak przypuszczałem. No, ja już mam swój pik, jeśli chodzi o różne opcje, które tutaj mogą być prawdziwe, które tłumaczyłyby, o co chodzi z Kariną. Ale słuchajmy dalej, bo rzeczywiście materiał jest bardzo, bardzo soczysty. Ja myślę, że po latach te historie mogły być autentyczne, że ty naprawdę widziałaś te postaci? Nie mam pojęcia, bo po prostu nie pamiętam tego okresu sama. To są tylko opowieści, które ja słyszę. Wiem, że moja mama została wezwana na zebranie. Byłam też u psychologa w przedszkolu, ale stwierdzili po prostu, że nic mi nie jest, wszystko jest ze mną okej, że po prostu moja wyobraźnia rozwija się na tyle, że dzieci inne jeszcze mi nie dorównują. Że gdyby to było na przykład w podstawówce, to one zaczęłyby tam sobie do tego dodawać. A ze względu na to, że byliśmy w przedszkolu, no to po prostu nie rozumiały do końca tego i bardzo się tego bały. W młodości przenosiłam się 3 razy z miejsca do miejsca, po prostu zmienialiśmy mieszkanie i w pierwszym domu, gdzie byłam, właśnie widziałam często, że ktoś przechodził na korytarzu koło łazienki, widziałam cień, jak byłam w środku łazienki, że ktoś po prostu pojawia się w szybie. Mieliśmy taką szybę, która no, nie prześwitywała, ale widać było, jak ktoś przechodził. I to było w sumie takie jedyne doświadczenie takiej wizji po prostu, że ja coś widziałam. Nie chodziło tutaj o wrażenie, tylko po prostu faktycznie coś było. W drugim domu nic się nie działo, mieszkałam tam około 5 roku i te takie najbardziej paranormalne rzeczy tak naprawdę wydarzyły się w moim domu rodzinnym, czyli w 3 domu, w którym mieszkałam. To było w jakim okresie? Byłam wtedy w gimnazjum łamane na liceum tak naprawdę. Czyli około 15 roku życia, tak strzelam. Tak jest. I co się działo? Przede wszystkim może zacznę od tego, że wtedy był taki szał na tablicę Ouija board i po prostu każdy ją kupował, żeby nagrać filmiki z nią, żeby sprawdzić, czy to faktycznie istnieje, czy nie. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest tablica Ouija, to jest pewna plansza, która ma wskaźnik i za pomocą tego wskaźnika i pewnego swoistego, w cudzysłowie, rytuału można nawiązać kontakt z drugim światem. No więc wtedy to było po prostu bardzo modne i postanowiłam, że sama taką tablicę kupię. I kiepski pomysł. I od tego czasu po prostu zaczął się koszmar w moim domu tak naprawdę, który trwał 3 dni. Byłam wykończona. Nie. A. Chciałam ją kupić i w sumie na tym się skończyło. Nigdy nie było mi dane to zrobić, ale właśnie no, przez to głównie, co się później wydarzyło w moim domu. Czyli? Ogólnie. Nim przejdziemy do tego piekła, które przeżyła potem Karina, które trwało 3 dni. Tak, tak. Tablica Ouija. To jest najbardziej denerwująca mnie rzecz na świecie. Z tego powodu, że strasznie dużo osób się jej boi. Nawet tacy, wiecie, ateiści, jakby powiedziała Karina, raczej nie chcą jej używać. Na zasadzie, a co jeżeli coś w tym jest? Mniej więcej tak idzie to rozumowanie.
Zrobiłem swego czasu dwa dość duże filmy na temat tablicy Ouija. Teraz tylko wspomnę i może nawet pokażę taki najprostszy, najlepszy eksperyment, jak roznieść to wszystko na strzępy. To znaczy, tam prawdopodobnie zachodzi właśnie pewien efekt ideomotoryczny, połączony oczywiście z pewną sugestią. Jeżeli w grupie osób, które używają tego wskaźnika na tablicy, jeżeli tam nie ma trickstera, czyli kogoś, kto popycha ten wskaźnik, a się do tego nie przyznaje, to wtedy przy takim stole jedyna rzecz, którą należy zrobić, to zasłonić ludziom oczy. I kiedy to zrobimy, okazuje się, że wskaźnik dalej się porusza, ale nie wskazuje na żadne konkretne litery. To wszystko przestaje mieć sens. Jest tak dlatego, że grupowo nadal działa efekt ideomotoryczny, natomiast no już nie możemy podświadomie popychać wskaźnika w określone miejsce na planszy, no ponieważ jej nie widzimy. Ja sam przetestowałem to osobiście dobre 2-3 lata temu i ja zabawiłem się w trickstera, to znaczy zacząłem popychać wskaźnik w konkretnym kierunku, to znaczy, jeżeli nie wiecie, było nas chyba 5 osób przy stole, wszyscy dotykali wskaźnika. I ja go popchnąłem w kierunku yes, w kierunku odpowiedzi tak. Zadaliśmy pytanie z cyklu tak czy nie i popchnąłem go w kierunku odpowiedzi tak. Ale popchnąłem go raz. Impuls. Bum. Jakież było moje zdziwienie, a także wielki eureka moment, kiedy ten ruch, który zacząłem, był kontynuowany przez wszystkich przy stole. Ten wskaźnik już bez mojej pomocy, ja tylko wprawiłem go w ruch, z 5 palcami na nim elegancko podjechał na odpowiedź tak. Tak silny może to być efekt. Oczywiście, teoretycznie mógł być drugi trickster w tej grupie, aczkolwiek bardzo, bardzo w to wątpię. Ogólnie ta cała historia przebiega w ciągu 3 dni i teraz nie pamiętam dokładnie chronologii, więc podam po prostu takie rzeczy, które się wtedy działy. Pamiętam, że słyszałam kroki na strychu, takie wyraźne nad moim pokojem tylko i wyłącznie, jakby ktoś chodził wzdłuż pokoju. I to były takie kroki, takie delikatne, ale były. Ja wtedy pomyślałam, że okej, albo coś sobie wyobraziłam, albo może jest jakiś przeciąg i coś mi się wydaje. I w tym momencie, w którym to pomyślałam, żeby jakoś to sobie racjonalnie wytłumaczyć, te kroki stały się potężniejsze, o wiele bardziej. Po prostu normalnie było słychać kroki. I to była pierwsza, powiedzmy, taka sytuacja. Druga sytuacja to było... W ogóle nie znamy jakiegokolwiek kontekstu. To mógł być złodziej, który wszedł na ich strych, albo jej tata, który się przechadzał po strychu, albo brat, albo siostra, albo kuzynka, albo ktokolwiek. Nie wiemy. Także to jest z naszego punktu widzenia informacja bezwartościowa. Słyszałam kroki na strychu. Okej. Okay. To, że jak leżałam na łóżku, to chyba nawet było... Oczywiście taką straszniejszą hipotezą jest to, że może doszło tutaj do halucynacji słuchowych, ale nie mamy powodu, by przypuszczać, że tak mogło być. Oprócz tego, że rzeczywiście widzimy nawet tutaj, trochę przez przypadek, Karina przytoczyła opinię psychologa, tak, na jej temat. Odnoszę się do sytuacji w przedszkolu, że wtedy Karina już miała o wiele bardziej niż inne dzieci rozwiniętą wyobraźnię i potrafiła sobie wyobrazić, no cóż, o wiele więcej. To, połączone z zainteresowaniem okultyzmem z jej strony, połączone dodatkowo z najwyraźniej olbrzymią podatnością na sugestie, daje nam właśnie to, czyli profil osoby, która będzie bezwarunkowo przyjmować za prawdę no, wszystkie tego rodzaju twierdzenia i przyjmować wszystkie no, rzeczy, które jej się przytrafiają, będzie je wkładać pod parasol tego jednego konkretnego wierzenia, w tym wypadku w duchy. Ale założę się, że jakby ją wypytać, jakby wypytać naszą Karinę, no to byśmy się dowiedzieli o szeregu innych wierzeń, które uważa za prawdziwe. Najczęściej z zawierzeniem w duchy idzie wszystko new age'owe, czyli właśnie
to, co omawialiśmy ostatnio na kanale. Wszelkie OBE, widzenie tunelowe, śmierci kliniczne, reinkarnacje itd., itd. Założę się, że worek wierzeń Kariny jest o wiele głębszy i większy, bardziej obszerny. Let's go! Na samym początku. Leżałam na łóżku i byłam odwrócona tyłem do moich drzwi. One są dość ciężkie, są z drewna, nie otwierają się i nie zamykają same, chyba że jest jakiś mega przeciąg. To też chciałam właśnie podkreślić. I leżałam tyłem do nich i usłyszałam ich skrzypnięcie, jakby się otwierały albo zamykały. Odwróciłam się w ich stronę i stwierdziłam, że sprawdzę po prostu, czy w domu są wszystkie okna pozamykane, bo przestraszyłam się już trochę i chciałam wiedzieć, czy ma to jakąś racjonalną podstawę, że to się wszystko dzieje. Więc chodziłam po domu i sprawdzałam każde okno, ale wszystkie były pozamykane. No i pomyślałam, że nie wiem, może nie usłyszałam psa, jak wchodzi, czy cokolwiek. Wróciłam do siebie do pokoju i tym razem już położyłam się po prostu przodem do drzwi, żeby mieć pewność, że nie przesłyszało mi się, że nie ma tam psa, gdyby coś się miało dziać. Po prostu czułam się niepewnie. Leżałam na łóżku, zamykałam muzyka oczy i znowu usłyszałam skrzypnięcie. Więc otworzyłam szybko oczy i tylko zobaczyłam, jak te drzwi się przesuwają, jak się zamykają. No i przestraszyłam się strasznie. Tak jak mówię, to chyba było na samym początku i wtedy włączyłam światło, ale po około 2 godzinach poszłam po prostu spać i nic tej nocy już później się nie działo. I następnej nocy, z tego co pamiętam, to leżałam na łóżku, znowu usłyszałam kroki nad sobą. Stwierdziłam, że wyobrażam to sobie, bo już po prostu byłam tak naładowana tym poprzednim dniem, tak się bałam, że może coś sobie wymyślam. I poczułam, jak łóżko koło mnie się zapada, jakby ktoś się koło mnie kładł. I po prostu słyszałam na sobie czyjś oddech i taki chłód z tyłu na karku, jakby ktoś po prostu oddychał prosto w mój kark, jakby leżał przytknięty do mnie. Ja byłam tak sparaliżowana. Czyli czułaś bezpośrednio, czujesz obecność. Tak. Ja byłam tak sparaliżowana strachem, że bałam się ruszyć po prostu. Miałam takie, jeżeli się nie ruszę, to nie wiem, może zniknie, albo zapomni, że tu jestem, nie wiem co. I jest też możliwość, że przeżyła paraliż senny. Nie wiem, czy zastanawiało was czasem, dlaczego duchy przypuszczają swoje paranormalne ataki najczęściej w nocy. Są dwa powody. Pierwszy jest taki, że jest wówczas ciemno, a przynajmniej ciemniej niż za dnia, co oznacza, że o wiele bardziej wyczulone są wszystkie nasze zmysły. I mózg zaczyna używać większej ilości obszarów odpowiedzialnych za wyobraźnię, żeby poruszać się w świecie. No bo ma mniej bodźców bezpośrednich. Do tego uruchamia się wykrywacz wzorów, tak? Jaskiniowiec na sawannie, kiedy było bardzo, bardzo ciemno, musiał w zasadzie, aby przetrwać, a dokładniej ci, którzy to robili, przeżywali częściej niż ci, którzy tego nie robili, to co on musiał zrobić, to wziąć każdy szmer, każdy pattern, który dostrzegł, za potencjalne zagrożenie. Jeżeli 9 razy na 10 to był tylko wiatr albo dwa listki, które odwróciły się wewnętrzną stroną, przez co wyglądały trochę jak oczy, no to jaskiniowiec się trochę zestresował, a potem poszedł do domu. Ale raz na 10 przypadków to jednak nie były listki ani nie wiatr, tylko to był tygrys szablozębny. I dlatego ci, którzy byli przesądni, którzy 10 na 10 razy reagowali tak, jakby to był tygrys, przeżywali i mogli przekazać swoje geny dalej. A ci, którzy byli raczej sceptyczni, no umierali, bo raz na jakiś czas faktycznie w wysokiej trawie czaił się drapieżnik. I kiedy sobie to wszystko zbierzemy, ten adaptywny wykrywacz wzorów i weźmiemy noc, no to mamy pierwszy powód, dla którego duchy najczęściej atakują właśnie po zmroku. Drugim powodem, dla którego robią to o tej porze doby, jest to, że bardzo często ich aparycje mają związek z czymś, co nazywa się paraliżem sennym. To jest coś takiego, że śpisz, ale nie do końca i generalnie wizje senne produkowane przez twój mózg zlewają się z rzeczywistością, której doświadczasz swoimi zmysłami. Wzrokiem, słuchem, zmysłem skórnym na przykład i tak dalej. Ja przeżyłem to kilka razy w życiu i faktycznie widziałem gościa w kombinezonie, takim jak mają mechanicy samochodowi, który stał przy moim komputerze na przykład. Więc kiedy weźmiemy sobie te teraz już dwa fakty, połączymy to z osobowością Kariny,
no to możemy zacząć stawiać hipotezy naturalistyczne, które oczywiście są hipotezami i są całkowicie nieweryfikowalne na tym etapie, ale jest to na pewno odmienna, bardziej sceptyczna, naturalistyczna, kłóciłbym się, że naukowa próba spojrzenia na jej przypadek. Oczywiście drugim sposobem jest stwierdzić, no tak, ona kontaktowała się z duchami, ale na to nie widzę na razie żadnych twardych dowodów. Nie, żebym się spodziewał oczywiście. Cokolwiek, po prostu bałam się ruszyć. Jak to się skończyło? Strasznie się bałam, więc przez chwilę tak leżałam nieruchoma. Później po prostu wstałam, pozapalałam wszędzie światła i miałam takie uczucie, że cokolwiek zrobię, jak pójdę do rodziców i powiem im, że hej, coś takiego dzieje się w naszym domu, to oni nie będą mogli na to zareagować, no bo co zrobić? Wezwać policję? No to nie ma sensu, a też nie chciałam ich nakręcać, bo dodatkowo jeszcze siebie bym nakręcała. Więc pozapalałam światła u mnie w pokoju, pamiętam, że zeszłam na dół do łazienki, zapaliłam światło i zaczęłam wyć po prostu. Wyłam tam chyba z 2 godziny, czekałam tylko, aż zrobi się jasno. Nawet miałam taki ułamek sekundy, że chciałam wyjść z domu w tą ciemnię, bo myślałam, że tam się będę czuła bezpieczniej niż w moim domu. Opowiedziałaś o tym rodzicom? Nie. Zrezygnowałaś z tego obozu? Tak, nie mówiłam nic kompletnie. W sensie pamiętam, że właśnie na sam koniec im to powiedziałam tego trzeciego dnia, nie w tym momencie, kiedy to się jakby działo, tylko jak ta sytuacja tak naprawdę się kończyła. I to też jest dosyć ciekawe, ale w każdym razie opowiem jeszcze pierw, co się wydarzyło. Ostatniej nocy ja się strasznie bałam. Kompletnie nie mogłam... Czyli tego trzeciego dnia, kiedy te wydarzenia miały miejsce. Ja się strasznie bałam, nie mogłam w ogóle spać, ale w końcu o 5 rano chyba wyłączyłam lampkę nocną, którą miałam zapaloną cały czas przy sobie, bo byłam wykończona. Tak naprawdę 3 dni prawie nie spałam. I położyłam się i w tym momencie, w którym zamknęłam oczy, nagle pojawiło się światło. I ja po prostu... Myślałam, że jakiś samochód wyjeżdża spod naszego domu, bo mieszkaliśmy wtedy w Szeregowcach, więc jakiś samochód mógł wyjeżdżać, co było logiczne zupełnie. I nie słyszałam silnika, co było już dla mnie dziwne, ale pomyślałam, że może po prostu go nie słychać. Gdzieś dalej stoi, odbija się światło. Było to dla mnie, tak jak mówiłam, logiczne. Ale to światło cały czas się paliło. Ono w ogóle się nie gasiło i pomyślałam, kurczę, kto tak długo stoi jeszcze w środku nocy zupełnie z odpalonym samochodem. Więc otworzyłam oczy i w tym momencie zobaczyłam, że to światło nie dobiega w ogóle z ulicy. Odwróciłam się za siebie, mój laptop był otwarty i na nim był tylko ten napis, zapraszamy. Zaciął się, po prostu się zaciął, cały czas był napis zapraszamy z tym kółeczkiem, które się kręciło i tyle, nic więcej. Trzeciego dnia, czyli tego, w którym się ten laptop zapalił, przechodziłam przez pole. U mnie jest tak, że to jest nowe osiedle w miarę i żeby po prostu do niego dojść, trzeba przejść przez ciemne pole z przystanku. Taki ciąg przyczynowo-skutkowy, w sensie zaciął się laptop na ikonce zapraszamy Windowsa 10, podejrzewam, i to miały być duchy, które zapraszały Karinę do czegoś. To, co chciałem powiedzieć na tym etapie, to to, że absolutnie nie sądzę, aby Karina kłamała. Myślę oczywiście, że jej wspomnienia, o tym też mówiłem przy okazji filmów, między innymi o tym, jak tworzą się fałszywe wspomnienia, ale też mówiłem o tym przy okazji filmu o zjawiskach z pogranicza śmierci. Wspomnienia są bardzo mocno zabarwione naszym stanem emocjonalnym z wtedy, kiedy wspominane wydarzenia się działy, ale także są bardzo silnie zabarwione nasze wspomnienia dalej poprzez to, co czujemy w ich kierunku w chwili obecnej. Ładunek emocjonalny będzie bardzo, bardzo mocno wpływał na treść naszej pamięci. To jest wręcz niesamowite. Dla mnie takim najciekawszym przykładem tego, kiedy się na to popatrzy świadomie, to tak się okazuje. Ja gram w RPG, jak wiecie. To są długie, kilkugodzinne sesje przy stole. I zauważyłem taką pewną prawidłowość, że kiedy po upływie jakiegoś czasu wspólnie z przyjaciółmi patrzymy na sesje, które rozegraliśmy i wspominamy, które najlepiej pamiętamy, które wywołały w nas największe emocje, które były najlepsze, to wspominamy te, które miały bardzo emocjonalny finał.
Sesja mogła być znakomita od początku do końca. Jakaś nasza sesja, jakieś takie nasze spotkanie grupowe, gdzie opowiadaliśmy sobie improwizowane historie przy stole, wcielając się w różnych bohaterów. Ale jeżeli ta historia miała niezwykle mocno wybrzmiewający finał, to właśnie ta była przez nas pamiętana najlepiej. Mało tego, sesja mogła być bardzo średnia, nawet kiepska i wszyscy to czuliśmy, że wszystko wypada dość słabo, byliśmy zmęczeni, smutni, nie chciało nam się cokolwiek. Ale pod sam koniec sesji pojawił się jakiś niesamowity opis, jakieś niezwykłe wydarzenie, coś naprawdę fantastycznego, to przyćmiewało w naszej pamięci wszystkie wady danego spotkania. Dlatego między innymi retrospektywnie wspominamy tamte sesje jako najlepsze, mimo że w pewien sposób obiektywnie wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, że sesje tamte nie były tak dobre. A mówię to po to, abyście pamiętali, że Karina w tym momencie przywołuje z pamięci bardzo silnie nacechowane emocjonalnie wspomnienia, prawdopodobnie sprzed wielu lat. Sama zaznacza, że była wtedy przerażona, zaznacza również, że wówczas prawie nie spała. To wszystko do kupy zebrane sprawia, że Karina jest bardzo, bardzo średnim źródłem informacji na temat tego, co faktycznie się wtedy wydarzyło. O wiele lepiej na przykład byłoby porozmawiać z jej rodzicami, z jej najbliższymi. Ale jedźmy dalej. Więc szłam przez to pole i mama do mnie zadzwoniła, żeby się zapytać, o której będę, z tego co pamiętam. Odebrałam telefon i pierwsze co usłyszałam, to męski głos: uciekaj. Uciekaj albo biegnij, nie jestem pewna. I to był męski głos po prostu. Ale na notyfikacji widniała twoja mama, tak? Tak. Tak, ja odebrałam telefon od mojej mamy i dosłownie sekundę później ona się odezwała. Hej, gdzie jesteś? Za ile będziesz w domu? Ciekawe. Wtedy ja pomyślałam, że po prostu byłam tak zmęczona, że może faktycznie coś usłyszałam, co nie istniało. Nie jestem tego pewna, nie jestem co do... Mamy olbrzymie zdolności do słyszenia rzeczy w szumie. Tak jak mamy bardzo dużo skłonności do widzenia rzeczy w szumie bez znaczenia, tak samo jeśli chodzi o słuch, o czym wie każdy, kto czasem próbował zidentyfikować cokolwiek używając swojego słuchu. Bardzo, bardzo łatwo nas oszukać, a telefony, mimo że jesteśmy w XXI wieku, nadal generują bardzo dużo szumu różnego rodzaju. No ale oczywiście tutaj działamy w jednym kontekście, więc to był duch. Poza tym wcześniej zaprosił ją poprzez zacięcie laptopa na ekranie startowym Windowsa. Ale tak swoją drogą to się zastanawiam, bo może to było wiele duchów. Mnóżmy byty. Mnóżmy byty ponad podstawę. Ten duch, który zapraszał, to był zły duch, a ten duch, który powiedział jej przez telefon uciekaj, to był ten zły duch. Albo ten duch, który powiedział uciekaj, to był jej dziadek, który zmarł i który był tutaj, który widział demona, który chodził po ich domu. Nie zdziwiłbym się, gdyby w późniejszej części materiału były stawiane tego rodzaju hipotezy, a ja mówię tak, mnóżmy te hipotezy razy miliard, nie ma to żadnego znaczenia, dlatego że wszystkie tego rodzaju hipotezy są niefalsyfikowalne, czyli są nieodróżnialne od każdej innej hipotezy, którą możesz wyciągnąć ze swojego miejsca, gdzie światło nie dochodzi. A przynajmniej nie dochodzi tam zazwyczaj. If you know what I mean. Do tego przekonana, ale po prostu na tamtą chwilę starałam sobie to jakoś wytłumaczyć. Tak naprawdę teorie mam dwie. Pierwsza to jest, że coś mnie chciało ostrzec albo coś... Wow, trafiłem! ...się przybłąkało przez te moje filmiki, które oglądałam z Ouija Board i przez chęć kupna. A ma ładny angielski akcent. Ouija Board. A druga kwestia to jest to, że byłam z rodzicami i po prostu z moją rodziną w miejscowości, gdzie zbieraliśmy grzyby. I natrafiliśmy tam na opuszczone mieszkanie, opuszczony dom, ale lokalni ludzie nie wiedzieli... Notabene te wstawki, które są umieszczone w tym wywiadzie, to są różnego rodzaju stock footage albo jakieś materiały, które DJ Paukerson nagrał przy innej okazji. Także proszę, nie sugerujcie się. To wątpię, czy to było to, co akurat ta dziewczyna zobaczyła. Dlaczego on został opuszczony?
Po prostu ktoś się nagle z dnia na dzień wyprowadził, tak to wyglądało dosłownie. I tam ktoś z mojej rodziny znalazł krzyż i zabrał go ze sobą. I on znalazł się u mnie w mieszkaniu, a rzeczy, o których opowiadam, stały się tak naprawdę kilka miesięcy później, więc... Czyli te trzy dni... Kilka miesięcy później, po tym jak do domu został przyniesiony krzyż z opuszczonego mieszkania. Ciekawe, czy przez te trzy miesiące mogło wydarzyć się coś jeszcze, co mogło spowodować to, co nastąpiło. W sensie to jest bardzo stróczy hipoteza. Gdyby to było dzień wcześniej, no to miałoby to jakiś fajniejszy wydźwięk. Również chciałbym zauważyć, że bardzo ładna roślinka z tyłu w donicy sobie rośnie. Koszmaru, o których opowiadałaś, podejrzewasz, że wynikają z tego incydentu, że twój tata wziął krzyż do domu bezpośrednio. Mogło być to powiązane, tak myślę. W sensie to jest jedna z teorii. Czy ten krzyż dalej jest u was w waszym domu rodzinnym, czy nie? Jest gdzieś. Ja go próbowałam znaleźć, nie mam pojęcia gdzie jest. Prawdopodobnie gdzieś na strychu. Okej. Okay. Czyli teraz w sumie przechodzimy do tego głównego wątku. Czy jest jeszcze coś pomiędzy tymi historiami, czy już tu są różdżki? Chyba różdżki już bezpośrednio. Jeszcze chciałam wspomnieć też właśnie o tym, że ja zupełnie się przestraszyłam i odcięłam się od tematu jakby kontaktu z energią, z drugą stroną, po tym, kiedy te trzy dni miały miejsce. Ja się tego tak bałam, że jakby zupełnie się od tego odłączyłam, oglądałam dalej różne rzeczy, ale stwierdziłam, że sama nigdy tego nie spróbuję, bo jeżeli ma to tak psychiczny na mnie wpływ wywierać, że ja byłam po prostu wykończona, no to mija się to z celem po prostu, jeżeli to mi ma psuć zdrowie w ten sposób. I wszystko właśnie zmieniło się, jak wprowadziłam się do nowego mieszkania. No i Karina też złamała swoją zasadę, bo nie wiem, czy wiecie, może nie wiecie, ale to tak jak wspomniałem na początku odcinka, z Kariną skontaktowałem się za pomocą was. A w sumie to ze względu na... Myślałem, że powie za pomocą tablicy Ouija. Ze względu na filmy, które opublikowała na swoim TikToku, gdzie nawiązała kontakt z duchem za pomocą różdżek. Daniel, skrzyżuj na tak, otwórz na nie. Jesteś tutaj? Okej, dziękuję. Wiem, że już cię o to pytałam. Dlaczego ma taką creepy lalkę za sobą na kanapie? Ale chcę zademonstrować, jak to działa. Czy zginąłeś w wypadku samochodowym? Tak, różdżki są niesamowite. To naprawdę działa. W sensie one w końcu się skrzyżują albo rozjadą. Im bardziej się będziesz skupiać, im dłużej będziesz czekał, no tym bardziej efektowne to będzie. I możecie to sobie wypróbować dosłownie ze wszystkim. Możecie w ten sposób szukać wody, możecie w ten sposób szukać zaginionych kluczyków, mówiąc ciepło, zimno na przykład i w końcu traficie do kluczyków. Możecie w ten sposób rozmawiać z duchami. Mechanizm jest zawsze ten sam. Kontakt wzrokowy różdżkarza czy różdżkarki, trzymanie tych różdżek w bardzo niestabilnej pozycji. Można by się zastanowić, że jej pozycja jest dość stabilna, bo widzę, że ona ma przyciśnięte ręce do boków, ale pytanie jest, czy trzyma sztywno dłonie i kciuki. I chodzi też o bardzo mocno o nadgarstek, bo jeżeli trzymasz się sztywno, to nic z tego nie wyjdzie. Dopiero kiedy rozluźnisz mięśnie, dopiero wtedy twoje naturalne drgania i twoja podświadomość będzie sprawiała, że gdzieś nastąpi pewne przeciążenie albo pewna drobna wibracja twoich mięśni, twoich nerwów, cokolwiek, sprawi, że różdżki zaczną się ruszać, bo one są tak skonstruowane, żeby właśnie chodziły w sposób luźny. Oczywiście myślę, że nie muszę wam mówić, ale być może warto to powiedzieć komuś, kto być może trafi na ten film spoza mojej widowni. Przeprowadzono
miliony eksperymentów dla różdżkarzy, którzy twierdzili, że za pomocą tego urządzenia mogą odnajdywać przeróżne obiekty, a także, że mogą w ten sposób komunikować się. No ja widziałem filmy, że komunikują się tak z duchami, ze swoimi poprzednimi wcieleniami, z demonami, z Bogiem, ale nie chrześcijańskim akurat. Na pewno szukanie negatywnego promieniowania, na przykład gdzie postawić łóżko w pokoju. Tutaj na przykład się skrzyżowały 3 razy różdżki, więc to znaczy, że tutaj jest silne promieniowanie i tutaj łóżka nie chcemy stawiać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakby to jest bardzo znane zjawisko. Można próbować je wykorzystywać, ale nie istnieją żadne dowody wskazujące na to, że dzieje się tam cokolwiek ponad działanie podświadome i po prostu losowe krzyżowanie się różdżek. Nasz mózg to jest bardzo ciekawy narząd i robi bardzo wiele rzeczy poza naszą świadomością. Ale oczywiście Karina również może w tym momencie otrzymywać odpowiedzi od bytów nadprzyrodzonych. Jakby nikt tutaj, mam nadzieję, nie wyklucza takiej możliwości. Jechałeś sam samochodem? Okej. Czy miałeś psa? Okej, dziękuję. Czy zginąłeś w 2001 roku? Czy miałeś wtedy 18 lat? Okej. Musimy tutaj zwrócić uwagę na coś jeszcze. Trochę inna sytuacja jest wtedy, kiedy różdżkarz czy różdżkarka nic nie wie o osobie, z którą chce się skomunikować. Natomiast tutaj widzimy coś innego, tak mi się wydaje. Dlatego, że Karina zadaje bardzo, bardzo konkretne pytania. Pyta gościa, czy zginął w określonym roku. Odpowiada, że tak. Czy miał psa, czy jechał sam, ile miał lat i tak dalej, i tak dalej. Totalnie widać i tak bym stawiał, że Karina wie, z jakim duchem chce się skonsultować, czy z jakim duchem chce nawiązać kontakt. Co sprawia, że to jest jeszcze mniej wiarygodne, ponieważ efekt autosugestii wjeżdża na pełnej. Karina, może ty to obejrzysz? Zróbmy eksperyment. Pójdźmy do jakiegoś miejsca, gdzie kontekst będzie odpowiedni, bo sytuacja, nie wiadomo, ale kontekst. Pójdźmy do mojej sąsiadki, której ostatnio zmarł mąż. Ja wypytam tą sąsiadkę o fakty z życia tego mężczyzny. Ubiorę te fakty w formę pytań tak i nie, i będę je tobie przekazywał. I zobaczymy, czy faktycznie różdżki się skrzyżują i rozjadą w odpowiednich momentach. Czy miałeś samochód Volvo? Czy twoi rodzice też zginęli w wypadku samochodowym? Czy twój tata zginął zaraz po twoim wypadku? I teraz pewnie zastanawiacie się, ale jak to? Przecież Karina miała swoją... Zauważcie też bardzo znamienną rzecz, że kiedy różdżki cofnęły się całkowicie do tyłu, Karina zadała kolejne pytanie, one bardzo szybko wróciły do pozycji skrzyżowania się. Nabrały w ten sposób pędu, który sprawił, że mocno się skrzyżowały. To jest wyjaśnienie naturalistyczne i tłumacząc i biorące pod uwagę, wiecie, fizykę. Natomiast dla Kariny to jest takie, okej, duch jest niecierpliwy, po prostu już tak, 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 duch, tak, oczywiście, że tak. To jest taki mikroprzykład, w jaki sposób to działa. Te różdżki mogły się skrzyżować szybciej, dlatego że nabrały pędu, albo mógł to być duch, zniecierpliwiony duch. Zasadę, że już nigdy do tego nie wróci, a mimo to na jej oficjalnym TikToku możemy zobaczyć materiały, w których kontaktuje się z różnymi bytami. I mało tego, w dzisiejszym programie Karina również użyje swoich różdżek i zobaczycie, czy udało się nawiązać tutaj bezpośrednio jakiś kontakt. Ale zanim to nastąpi, to chciałbym się ciebie, Karina, zapytać, dlaczego złamałaś swoją zasadę?
Po pierwsze, do domu, do którego się wprowadziłam, byłam od razu pozytywnie nastawiona. Od razu jak tam weszłam, poczułam taką dobrą energię i dopiero wtedy uświadomiłam sobie, jak bardzo się on różni od mojego domu rodzinnego. I postanowiłam, że po prostu chciałabym sprawdzić, czemu tak jest, że na pewno jest ku temu jakiś powód. I zaczęłam dużo czytać o kontaktach. Już wcześniej, jak wspominałam, gdzieś tam przy temacie Ouija board zaczęłam się interesować ogólnie kontaktami, ale nigdy nie chciałam się za to zabierać sama ze względu na to, gdzie mieszkałam. I poczułam, że po prostu tutaj mam taką możliwość dzięki temu, że zmieniłam tą lokalizację. Czułam, że nic mnie tu nie będzie straszyło. Nie boję się po prostu tego zrobić. Pomyślałam, że Ouija board to niekoniecznie dobry sposób, dlatego że byłam do niego źle nastawiona, negatywnie. Dlatego, że popkultura. Negatywnie, przez to, co kiedyś się działo, więc szukałam czegoś innego. No i właśnie tak odkryłam te różdżki. W takim razie zobaczcie, czy nam udało się nawiązać tutaj jakikolwiek kontakt. Próba nawiązania kontaktu. Jestem bardzo ciekaw. Ładne, stylowe różdżki. Przed sobą trzymam narzędzie, dzięki któremu możesz się z nami kontaktować. Jeżeli tu jesteś, wystarczy, że skrzyżujesz je, jeżeli odpowiedź jest na tak, i otworzysz na nie. Skrzyżujesz, czyli zrobisz tak i otworzysz w ten sposób. Spróbuję. Obserwuję jej łokcie, zrobię replay. Jeżeli odpowiedź jest na tak i otworzysz na nie, skrzyżujesz, czyli zrobisz tak i otworzysz w ten sposób. Rozchyliła dłonie, okej. Spróbuję teraz nawiązać kontakt. Czy jest ktoś tutaj? Czy jesteś kobietą? Okej, jesteś mężczyzną. Czy przebywasz tu od dłuższego czasu? Może jest niebinarny. Niebinarna. Od dłuższego czasu. To znaczy tak? Czy jesteś stąd, z tego pomieszczenia, mieszkałeś w tym budynku? Nie. Okej. Czy podążałeś za mną? Nie rusza się, jeżeli nie odpowiada. A to nie jest tak, że to jest odpowiedź też nie? Jeżeli poruszyłby się bardziej na nie, to tak. Rozumiesz, o co chodzi. Ale teraz w ogóle nie zareagował. I w takim przypadku przeważnie ponawiam pytanie. Jeżeli nie będzie chciał odpowiedzieć, to po prostu rozchyli trochę i zostawi, albo w ogóle nie drgnie. Czy podążasz za mną? Czyli brak ruchu też jest odpowiedzią. Okay. Czuję coś na lewej ręce. I to już drugi raz, czekaj. Ale czujesz w jakim znaczeniu? Jakby ktoś mnie tu ścisnął. A, żeby je uchwycił. Czy podążasz za Danielem? Zgasła światło, zgasła tak. Na dowód, żeby nie było. Nikogo tutaj z nami nie ma. Tylko, że kable mogą wyjść do drugiego pomieszczenia. W zasadzie może nawet da się to zobaczyć. Jakby ktoś mnie tu ścisnął.
A, żeby jego chwycił. Aczkolwiek nie sądzę, że to było oszustwo. Czy podążasz za Danielem? I zgasła światło. No, zgasła tak. Na dowód, żeby nie było. Nikogo tutaj z nami nie ma. Pokaż podłogę, Kolo. Okej, więc nie pokazał trumny. Nie wiemy, gdzie są kamery. Czy to ty wydawałeś tutaj wcześniej? Czy to ty wydawałeś tutaj wcześniej odgłosy? Byłeś tutaj wcześniej? Czy jest tutaj ktoś oprócz ciebie? Zaczyna odpowiadać i widzę teraz prześwity między... W sensie widać, że w tym momencie nie ma przyciśniętych łokci do boku, co ciekawe. Nie wiem, czy ma to jakieś znaczenie, ale zauważam. Wcześniej ktoś tu nie był. Jak dawna podążysz za Danielem? Czy to dzieje się od kilku lat? Strasznie się boję. Co to znaczy silna energia? Czuję dokładnie, jak trzyma lewą stronę. Prawda, nawet już to częściej pływa. Zresztą nie wiem, czy to... To jest od twoich dłoni, czy ta góra samotnie tak chodzi od energii? Zwyczajnie. Bo widzisz, że ona jest nieruchoma. Ona cała skacze. Okej. Czy możesz wskazać, gdzie się teraz znajdujesz? Tak, moja hipoteza, dlaczego główka drga tej różdżki, jest taka, że Karina była świadoma, że ten materiał obejrzy kilkaset tysięcy ludzi. Ja się stresuję obecnie, a to pewnie obejrzy 10 tysięcy. Także wiecie, o co chodzi. Teraz znajdujesz. Czy jesteś moim aniołem stróżem? Albo czy mogę cię tak nazwać? Może ty masz jakieś pytania, szczerze? Czy jesteś młodym człowiekiem? Albo byłeś? Okej, to się robi strasznie nudno. Pozwolę sobie wszystko urodować. Ale odpowiedź wcześniej była, że się nie znaliśmy w życiu prywatnym. Widzę na podglądzie, że już się kończy. Innym ciekawym pomysłem byłoby zadawanie zaprzeczających sobie pytań. To by było ciekawe. Bardzo chciałbym to zobaczyć. Bo nie sądzę, aby ktokolwiek to robił. W sensie nie widziałem, żeby zadać pytanie, czy jesteś mężczyzną na przykład. I powiedzmy, że różdżki by się skrzyżowały, a potem 15 minut później zadać pytanie, czy jesteś kobietą. A najlepiej niech ktoś inny zada to pytanie, drugie, takie nieco podchwytliwe. To tylko sugestia, pomysł na przyszłość. Chcesz mi coś przekazać, tak? Sesja trwała około 30 minut. To jakby
tak przy okazji, nie? 30 minut trzymania różdżek w ten sposób to jest bardzo duże obciążenie dla mięśni człowieka. Może się wydawać, że nie, ale to jest jedna określona pozycja. To jest bardzo, bardzo dyskusyjny, czy powiedzmy są to odpowiednie warunki badawcze. Naukowcy robili takie badania na przykład, że, ale to było kiedy używano wahadełek i różdżek, żeby szukać wody pod ziemią. Zrobili coś takiego, że stworzyli stelaż, na którym wisiało wahadełko i tam zadawał pytania radius theta z odległości od tego wahadełka. No i oczywiście wtedy wahadełko nawet nie drgnęło. Naturalnie odpowiedź wierzących jest taka, że istotny jest przekaźnik w postaci człowieka. To człowiek musi to trzymać urządzenie, ponieważ no to bardziej chodzi o niego, a różdżki są jakby tylko jego przedłużeniem, pewnym przedmiotem mediującym, ale to nie one są tą mocą, to nie one są tym przekaźnikiem. Tutaj jest tak pół na pół, mam wrażenie. W każdym razie, no, niestety tak się składa, że optymalny sposób, w jaki należy to robić przy pomocy różdżek, który preferują różdżkarze i różdżkarki, jest również takim sposobem, taką metodą, która generuje największą ilość zakłóceń, ponieważ wiemy, że różdżki na pewno mogą w ten sposób się przemieszczać przez wzgląd na mikroruchy naszego ciała i przez naszą podświadomość, przez działanie naszej podświadomości, przez autosugestie i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy tutaj pewien konflikt, czy jeżeli mamy jakieś twierdzenie nadprzyrodzone dotyczące jakiegoś działania, które jest bardzo łatwo wyjaśnialne poprzez naturalne rzeczy, naturalny proces, to które z tych wyjaśnień powinniśmy wziąć za defaultowe? Możemy nie brać żadnego z nich za defaultowe, natomiast ku któremu będziemy się skłaniać? No wydaje mi się, że jest to raczej naturalne i nie posiadawszy jakiegoś olbrzymiego bajasu, trzeba by się zgodzić, że defaultem byłoby jednak to, że wyjaśnienie jest naturalistyczne. Zrobiłaś research, jak nawiązywać kontakty. I jakim cudem wpadłaś na pomysł, że będą to właśnie różdżki? Czytałam o tym tak naprawdę na wielu stronach. Czytałam o wahadełku, ale po prostu nie miałam tutaj jakiegoś rozeznania, przekonania. I wpadłam na jednej ze stron po prostu na te różdżki, więc zaczęłam sprawdzać, czy ktoś się nimi posługuje. I znalazłam takie osoby faktycznie w sieci, które gdzieś działały, medium, które chodziły po domach i w ten sposób sprawdzały aktywność energii. I stwierdziłam, że to nie jest głupie, żeby spróbować właśnie w ten sposób z czymkolwiek się skomunikować. I wtedy wpisałaś w Google różdżki radiescezyjne. Czy to są inne różdżki? To te same różdżki. Czyli tak zwykłe jest. Różdżki radiescezyjne, które służą wielu osobom, no chociażby, że zabrzmi banalnie, ale do szukania wody. Tobie służą do nawiązywania kontaktu. Czasami jest taki moment, w której jej nadgarstek ucieka. Mówiłem, a coś mi tutaj śmierdzi, ale później zweryfikowałem to z Kariną i skąd to się bierze? Właśnie. No najpierw chciałam też nawiązać do tego, że na samym początku, kiedy to robiłam, to czułam po prostu, że to ja. Że to ja robię, wykonuję te ruchy, nie połączyłam się sensownie, nic się w sobie takiego nie działo. Dopiero za którymś razem poczułam, że po prostu one same skręcają w odpowiednim kierunku. I w tym momencie, kiedy to się dzieje, po prostu czujesz ruch wykonywany, jednak trzymasz ten urządzenie, tak, ten przyrząd, i to tak jakbyś złapał za drugi koniec i po prostu je skrzyżował. I momentalnie, kiedy coś takiego się dzieje, to masz ochotę mimowolnie ruszyć w tą stronę rękoma. Jest to naturalny odruch. Z tym, że nie wiedziałam, że na kamerze to będzie też tak wyglądało i dopiero uświadomili mi to właśnie widzowie. Więc na moich nagraniach, które wrzucam teraz, staram się po prostu nimi nie poruszać, trzymać je sztywno, żeby... Co bardzo ciekawe, wykazano, że właśnie, co bardzo ciekawe, w niektórych takich eksperymentach z różdżkarzami wykazano, że właśnie im bardziej stale chcesz trzymać różdżkę, tym większy będzie ruch. Dlatego, że to właśnie napięcie wywołuje drgania, wbrew pozorom.
Więc do... i w jedną stronę niedobrze, i w drugą stronę niedobrze. Dlatego trzeba byłoby to przetestować w inny sposób. Na przykład zadając kontradykcyjne pytania, przy czym różdżkarz nie powinien wiedzieć, że one są no, sobie zaprzeczające. Chociażby. Wyglądało to tak, jak ja to odczuwam. Czyli nie wiem, jak to dokładnie, Jezus, pomocy, zaplątałam się. Okej. To ze spokojem. Słuchaj, no jest to bardzo skomplikowany proces, no zresztą tak jak to widać. Musicie też Karinie wybaczyć, bo delikatnie się stresuje, ale to ze spokojem. To normalna rzecz przed kamerami, kiedy ustawiam swoich gości. Ale zastanawia mnie bardzo jedna rzecz, bo nawiązywanie kontaktu z drugą stroną wiąże się z wyczerpaniem swojej energii. Mhm. Czy ty czujesz później po takim seansie, o ile mogę to tak nazwać, spadek energetyczny? Nie zawsze. Ale zdarza mi się często, że mam migreny, boli mnie głowa, jestem po prostu taka ospała, nie mam siły na nic, mam ochotę się po prostu położyć i spać i tyle, więc często się... Czyli czuję się tak jak większość ludzi w określonych porach doby. Więc często się to zdarza, tak. Co jeszcze byś mogła zdradzić widzom na temat różdżek? Bo jest to niekonwencjonalny sposób, na który ja sam, pomimo wieloletniego doświadczenia, a właściwie kilkunastoletniego, nie spotkałem się z czymś takim, więc... Nie. Ach, nasz DJ Palasite, ekspert w dziedzinie, wirtuos paranormaliów, doktor spierdolina. Samemu jakby zastanawia fakt rozmawiania z bytami za pomocą różdżki. Rozmawianie z bytami, tak się będzie nazywał ten odcinek. Różdżki. Znaczy, przede wszystkim to, co bym chciała powiedzieć, że na pewno ten sposób komunikacji nie jest dla każdego. I po pierwsze, ludzie właśnie zarzucają mi, że o, to jest do sprawdzania wody, ja to mam, więc każdy, kto to ma, wie, jak to tak naprawdę wygląda, że wystarczy lekkie drganie dłoni czy cokolwiek, żeby to poruszyć. I oczywiście jest tak, ale po prostu w momencie, kiedy się komunikujesz, to jest zupełnie inny rodzaj energii. Ja niektóre rzeczy po prostu czuję. Czuję chłód. Czasami czuję, że ta energia jest pozytywna, czasami mam różnego rodzaju wizje, czasami czuję zapachy. A osoba, która pierwszy raz dotknie tych różdżek, będzie się chciała skontaktować, skontaktuje się, jasne, jest to możliwe, tylko nie będzie wiedziała z czym, czy ta energia kłamie, czy nie. Może być tak, że przy każdym pytaniu po prostu zostanie ta osoba okłamana, ryzykuje tym, że wpuści jakąś energię do swojego życia, a nie będzie z tego tak naprawdę miała nic, bo równie dobrze w tym momencie mógłby wziąć sam różdżki i robić nimi tak. I na to samo by dokładnie wyszło. Więc według mnie taki kontakt bez zaznajomienia się jest totalną głupotą po prostu. Opowiadasz o tym z fascynacją i z zaangażowaniem. Widać, że ten temat jakby no mocno cię wkręcił. Ale wspominałaś o tym, że jeszcze kilkanaście lat temu byłaś ateistką, a dzisiaj rozmawiasz z duchami. Jak to wygląda? To istnieje to życie po śmierci? Nie istnieje? DJ, jesteś ekspertem na polu od kilkunastu lat. To nikt ci nigdy nie powiedział, czym jest ateizm, nawet biorąc tą słynną definicję z słownika. Co byś powiedziała innym ateistom i sceptykom, którzy będą oglądać ten materiał? Powiedziałabym... Szymon, swoją drogą zapraszam was bardzo serdecznie na wywiad z Szymonem. On też był ateistą i też nie wierzy. Znaczy, przede wszystkim ja zrozumiałam w którymś momencie, że trzeba po prostu mieć otwarty umysł i z tego też wywodzi się moja nazwa. Żeby niczego nie skreślać tak w 100%, że nie istnieje, koniec. I tak jak ja miałam na przykład jakieś tam swoje wizje, przeczucia, odpychałam je na bok zupełnie i stwierdzałam, że nie, nic się nie dzieje, nic nie ma po śmierci i koniec. To jest moje zdanie i tego się upierałam. Teraz uważam, że po prostu należy dopuścić każdą opcję do siebie, bo tak naprawdę co nam szkodzi? Myślę, że no jesteśmy na 35 minucie z 39. Wątpię, aby pojawił się jakiś nowy wątek, na który chciałbym zwrócić uwagę. A zatem bardzo wam dziękuję. Mam nadzieję, że bawiliście się tak samo dobrze jak ja. Pamiętajcie, że Lupę Sceptyka można wesprzeć na ten moment jednym sposobem, a mianowicie poprzez przelew tudzież płatność na PayPala, linki macie w opisie. I pamiętajcie, aby podsyłać mi
tego rodzaju materiały, tego rodzaju albo zupełnie inne. Po prostu gdzieś zobaczyliście jakiś film, gdzieś zobaczyliście jakiś fragment czegoś, jakiś wywiad. Ktoś coś powiedział i to nagrał. Coś było w telewizji i potem odnaleźliście to w internecie. Podsyłajcie mi takie rzeczy, a ja będę je omawiał. W taki sposób na żywo, tak jak teraz, no na żywo w tym sensie, że nie wykonałem researchu przed nagraniem, a jeżeli temat będzie większy, jeżeli będzie ciekawy, kontrowersyjny czy coś takiego, no to wtedy oczywiście taki materiał będzie miał też stosowne segmenty, takie przygotowane zawczasu. Czekam na te rekomendacje naprawdę. Piszcie w komentarzach na YouTube albo piszcie na maila lub sceptyka. Adresy są w opisie. Jest też oczywiście fanpage Lupy na Facebooku. Przez niego również możecie się kontaktować. Dzięki wielkie, pozostańcie sceptyczni i do zobaczenia. A i pamiętajcie, że Lupa Sceptyka ma Discorda. I ten Discord to będzie pierwszy link w opisie. Cześć.